Dzień dobry, kłaniam się nisko, hala gąsienicowa. Nie wiem, który to już raz, ale nieważne, bo i tak zawsze, jeżeli jest pogoda, jest tutaj totalnie zajebiście. Po co tutaj znowu? Tym razem po to, żeby skończyć Olną Perć. Pójdziemy do tego nieszczęsnego murowańca. Niektórzy mówią na to schronisko, ja to mówię hotel. W każdym razie nie ważne, że do murowańca. Ważne jest to, że potem pójdziemy na granaty, a z granatów pójdziemy na krzyżne. I tym samym skończymy okres działalności w tym rejonie. I następne filmy w końcu zaczniemy filmować gdzie indziej. A na razie idziemy na Orlą Perć. Pewnie jesteście ciekawi, co ile w tym murowańcu kosztuje. Tu jest karta. To wam powiem. Jak chcecie pizzę, margaritę kosztuje to 38 zł. Jak chcecie salami, to kosztuje 4 dychy. Jak chcecie wegetariańską, to kosztuje 44 zł. Dziwne, że wegetariańska jest droższa od salami. No ale tak jest. A jak chcecie sos do pizzy, to jeszcze 5 zł trzeba dopłacić. Pierogi z kapustą i z grzybami 28 zł. Ruskie też 28, z jagodami też 28. Kiełbaskę z cebulką, jakbyście chcieli, to 25, a piwo kosztuje 15. Czarny staw gąsienicowy, 1620 metrów, byliśmy tutaj nieraz, jak oglądaliście filmy, to dobrze wiecie, jak to wygląda, jak się tutaj wchodzi, ale dla przypomnienia. Najpierw jaworzynka lub boczań, potem przez halę gąsienicową, przez murowaniec i potem niebieskim szlakiem dochodzicie tutaj. Od murowańca do stawu jest jakieś pół godzinki. Takim normalnym tempem, nie przyspieszając, idziecie pół godziny. Najciekawsze dopiero przed nami, więc tam są granaty. I tam na te granaty wejdziemy. I z tych granatów będziemy zmierzać w kierunku krzyżnego. I od tego momentu zaczyna się właściwa część tego wypadu, czyli odbijamy na żółty szlak i idziemy na granaty. Jak pokazuje znak, mamy 2 godziny darcia pod górę we mgle, bo właśnie przyszła chmura i pewnie chmura z nami zostanie. Powiem tak, czarować nie będę, podejście tym żółtym szlakiem jest mordujące.
cały czas mozolnie pod górę po tych posadzonych jak schodach kamieniach. Nabieramy wysokości, nabieramy tej wysokości, ale nic z tego nie wynika. Generalnie, jeżeli chcecie się zmęczyć, to jest ten kierunek. No dobra, mamy szczyt, nic nie widać, więc generalnie nie ma o czym mówić. Starzeję się, w sumie po tym wejściu prawie dwugodzinnym mam kurwa dosyć. Przeżyć z sobą jeden dzień i nieważny cały świat, to co mówią, to co myślą ludzie źli. Jesteś tu, bo tego chcesz. Jesteś tu specjalnie dla mnie. Zegar zwalnia, staje czas. Tylko dla mnie, tylko dla mnie, tylko dla mnie. Jeszcze tak, z informacji, których nikt nie chce słuchać, ale i tak wam powiem. Ze skrajnego granatu idziemy w kierunku krzyżnego. Jest to fragment Orlej Perci, więc zaczynają się łańcuchy, jest ekspozycja, w końcu się coś dzieje. Ten odcinek od skrajnego do krzyżnej, przełęczy krzyżne, ma tam kilometr z hakiem i czas przejścia jest określony na jakieś 2 godziny. Ale że nie ma ludzi, nawet ta pogoda się zaczyna trochę poprawiać, to może się to zrobi szybciej. No i przynajmniej coś się dzieje, bo w końcu jest jakaś ekspozycja. Tyle w sobie siły mam, kiedy na mnie jest twój zapach. Gdy go nie ma, gubię czas. To wszystko jest jak piękny sen, sen, którego nie mam dość. Jesteś w nim. Tylko dla mnie, tylko dla mnie, tylko dla mnie. Widzę ciebie w każdym geście, w skrawku bluzki, w białe kwiaty, w tej sukience, w której przyszłaś do mnie. Widzę ciebie, choć cię nie ma, znikasz nagle w tamtej bramie. Miałaś być przecież tylko dla mnie. Przeżyć z tobą jeden dzień i nieważny cały świat, to co mówią, to co myślą ludzie źli. Wszystko jest jak piękny sen, sen, którego nie mam dość. Jesteś w nim. Tylko dla mnie, tylko dla mnie, tylko dla mnie. Tylko dla mnie, tylko dla mnie, tylko dla mnie. Przełęcz krzyżne z widokiem na 5 stawów polskich, na schronisko, na całe otoczenie piątki, ale generalnie daje w dupę ta druga część Orlej. To jak ktoś myśli, że o, ta druga część Orlej to taka prostsza, mniej wyczerpująca, nie, nie. Też daje i to daje mocno. Zaczęliśmy to wszystko 4 nad ranem. W niedzielę. Kto normalnie staje o 4 nad ranem na szlak w niedzielę? No jest nas kilku. I jest godzina 14 i jest koniec. Więc generalnie trochę to czasu zajmuje, a zejście do Murowańca stąd to jeszcze z 2 godziny i 20 minut. No i potem jeszcze z Murowańca na dół, więc cała wycieczka trwa cały bity dzień. I to pod warunkiem, że się zacznie bardzo wcześnie rano, bo to wszystko jest daleko i w trudnym terenie. Trzymajcie się, cześć!